Witam Państwa na kolejnym przeglądzie nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. Jest wiele książek godnych polecenia i dzisiaj przedstawię Państwu pięć takich, które warto przeczytać. Zacznijmy od literatury dziecięcej. Pierwszą moją propozycją jest książka dobrze znanej autorki wzruszających opowieści o zwierzętach, Holly Webb. Kolejna pod tytułem Zagadka po zmroku to opowieść z nowej serii Muzeum z pazurkiem. To propozycja nie tylko dla fanów autorki, ale dla wszystkich lubiących historię o zwierzętach. Bohaterami są małe, sprytne kotki, które nie mogą doczekać się pierwszego nocowania w muzeum. Jakie przygody przeżyją kotki? O tym dowiecie się po przeczytaniu Zagadki po zmroku. Kolejna książka, którą chciałam polecić, nosi tytuł Potwór, który zjadł mój prowiant, Pameli Buthart. Należy ona do bardzo lubianej serii Szkolne szaleństwa. W tej części klasa, do której uczęszczają nasi bohaterowie, jedzie na wycieczkę nad jezioro. O jeziorze krąży legenda, że zamieszkuje w nim potwór. Dzieciaki, które mają bujną wyobraźnię i zawsze szukają tajemniczych zjawisk, są przerażone. Ale gdy okazuje się, że znika ich prowiant, wtedy wpadają w panikę. Ta lektura to świetna rozrywka na wakacyjne dni. Dodatkowym atutem są humorystyczne ilustracje oraz tekst pisany naprzemiennie różną wielkością czcionki. A teraz przejdźmy do omówienia literatury dla starszych czytelników. Książkę Katarzyny Ryrych pod tytułem Chuligania na pewno chętnie przeczyta młodzież, jak również dorośli. To opowieść o dziewczynce z domu dziecka. Ania trafiła tam, będąc kilkuletnim dzieckiem, po tym jak w wypadku samochodowym zginęli jej rodzice. Jedną rodziną jest dziadek, z którym nie ma kontaktu, ponieważ po wypadku w bardzo złym stanie zdrowia sam trafił do jakiejś nieznanej placówki opiekuńczej. Chuligania to powieść o nastolatce, często sprawiającej trudności wychowawcze w domu dziecka, hardej, nie radzącej sobie z emocjami i, jak sama o sobie mówi, nieadopcyjnej, ponieważ już kilka małżeństw zrezygnowało z jej adopcji. Przełomowym wydarzeniem stają się wizyty dziewczynki w schronisku dla zwierząt oraz pojawienie się kolejnej pary zainteresowanej adopcją Ani. Czy w końcu uda się namówić nastolatkę do wyjścia z pancerza ochronnego, który sama sobie stworzyła? Zakończenie książki jest zaskakujące i napawające optymizmem. Zachęcam do przeczytania. I kolejna ciekawa propozycja dla nastolatków to Zerwij z nią Ewy Nowak. Pisarka znana jest czytelnikom z wcześniejszych książek takich jak Wszystko tylko nie mięta, Nie do pary czy Kiedyś na pewno. Wszystkie jej powieści czyta się świetnie. Autorka porusza tematy bliskie dorastającej młodzieży, takie jak pierwsze zakochanie, poczucie własnej wartości czy pragnienie zrozumienia i akceptacji. Głównymi bohaterami są Jacek i Emilka, nastolatkowie z dwóch różnych rodzin, których połączyło uczucie. Młodzi ludzie zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia, lecz rodzice dziewczyny nie akceptują tego związku. Czy pomimo trudności uczucie Emilki i Jacka przetrwa? Ostatnią książką, którą omówię, jest przewodnik turystyczny Katarzyny Węgrzyn pod tytułem Gdzie w Polsce do miasta? Autorka prezentuje ciekawe, warte zwiedzenia miejsca w największych miastach Polski. Książka ma przejrzysty układ. Każde z 10 miast jest dokładnie opisane. Na początku rozdziału jest plan omawianego miasta i jego historia. W przewodniku możemy również znaleźć wskazówki, co warto zobaczyć, gdzie zjeść i przenocować oraz jakie są atrakcje dla dzieci. Ciekawostką jest podpowiedź, w którym miejscu można zrobić fajną fotografię. Skierowana jest do osób, które zdjęcia z podróży zamieszczają w mediach społecznościowych. Myślę, że omawiany przewodnik świetnie posłuży do planowania podróży po naszym kraju. To na dzisiaj wszystkie książki, które chciałam Państwu polecić. Życzę miłej lektury i udanych wakacji. Do zobaczenia.